Przyszliśmy tu po to, Bóg tknął w nasze serca słowo, żeby przyjść do was w każde jedno miejsce i przekazać wam to. Przekazać wam to, bo taka jest nasza powinność. Moim świadectwem jest moje życie. Człowieka, który żył po swojemu, który nakładał maski na siebie, któremu alkohol, narkotyki pomagały być silnym. Silny w cudzysłowie, bo to nie była siła. To nie była żadna siła, to była moja słabość. Tylko ja wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, tak? Żyłem sobie po swojemu, zarabiałem pieniądze. Ten świat, że tak powiem, był tak kolorowy, fajny. Ale ten świat i to moje życie doprowadziło mnie na skraj. Na skraj. Ja już leżałem na intensywnej terapii i lekarze nie dawali mi wielkich szans. Ale Bóg mnie uzdrowił. Jesteśmy też tu po to, żeby was uzdrowić. Jeżeli ktoś ma problem z jakimiś nałogami, ja wam powiem tak, ja wyszedłem z alkoholizmu. Przestałem palić papierosy, przestałem brać narkotyki. Nie zrobiłem tego sam z siebie. Ja nie zrobiłem tego sam z siebie. To mój Bóg. To mój Bóg zdrowi te kajdany ze mną. Jestem tu po to, żeby wam to powiedzieć, że nie trzeba tak żyć. Ja też myślałem, że tak muszę, bo tak, jeżeli będę, nie będę tak, jak świat tego chce, to się nie zaadoptuję. A chcę wam powiedzieć, że teraz nie muszę tak, że nie żyję tak. Jestem tu z tego miasta, nazywam się Mariusz Siodłowski, jestem mieszkańcem tego miasta i nie wstydzę się do was wyjść i powiedzieć, że Jezus Chrystus uratował moje życie. I jestem tu po to, żeby głosić Jego słowo, powiedzieć, że jest wielki, że jeżeli uwierzysz w Niego, że jeżeli uwierzysz w Niego, że On był, że 2000 lat temu On zszedł, uniżył się, żeby nasze winy, nasze grzechy zabrać na krzyż, żebyśmy byli zbawieni. Jeżeli w to uwierzysz, to On zmieni twoje życie, tak jak zmienił moje. Tak jak zmienił moje człowieka. Człowieka, co kiedyś na złożyczenie zareagowałby pięściami, siłą, a nie miłością. Boże, ja modlę się do siebie o tych ludzi. Ja modlę się o tych, którzy nam złożyczą. Ty bóż ten mów. Niech oni ciebie poznają, niech ich oczy się otworzą. Niech ich uszy usłyszą, jak jesteś wielki. Bo prędzej czy później, każdy z nas klęknie przed nim. Klęknie przed nim na sądzie ostatecznym. Czy chce tego, czy nie. Bo On jest Panem Panów i Królem Królów. A ja jestem tu po to, żeby zaświadczyć swoim życiem, że dokonuje wielkich zmian. Że dokonuje wielkich zmian, że On łączy to, co ja psułem przez tyle lat. On to wszystko znów złożył do kupy, złożył mnie do kupy. I jestem tu po to, żeby wam to powiedzieć, bracia. Naprawdę, moje życie legło, pięknego dnia legło w gruzach. Leżałbym podłączony pod respirator. I wtedy odezwał się do mnie Bóg z nieba. Synu, ja czekam na ciebie, oddaj mi swoje życie. A ja się podniosę. Powiem wam tak. Najpierw zabrał mi narkotyki. Później zabrał mi alkohol. Na końcu w jego imię powiedziałem, że nie będę palił papierosów. Z dnia na dzień, z minuty na minutę. Rzuciłem papierosy, nie palę, jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam szczęśliwą rodzinę. Z żoną rozeszliśmy się. Nie byliśmy 3 lata, nie mogliśmy dojść do siebie. Nie mogliśmy, żyliśmy jak chcieliśmy po ludzku, nie dało rady. Zaczęliśmy modlić się. I ona i ja zaczęliśmy modlić się do Boga. Z dnia na dzień zeszliśmy się, mamy dziecko, mamy wspaniałe życie. I chcemy, żebyście wy też mieli to takie życie. Bo takie życie jest w Bogu. Takie życie oferuje ci Jezus. Tylko trzeba w Niego uwierzyć. Trzeba przyjść do Niego, powiedzieć tak tato, ja chcę być z Tobą. Zmienia. Życie z Bogiem jest wspaniałe. Chcę wam powiedzieć, że moje życie z Bogiem jest wspaniałe. I nie wstydzę się być tutaj z wami, głosić to. I chcę, żebyście wszyscy usłyszeli, bo jestem stąd. A to miasto, to nasze miasto, wspaniałe miasto, potrafi, że tak powiem, w człowieka zrobić komu godnie. Ze mnie zrobiło. Nie było w głowie mojej rodziny, dom, nie, była ulica, była zabawa, ale ta zabawa doprowadziła mnie na skraj. Byłem martwy, ale Jezus mnie wskrzesił właśnie po to, żebym był tu z wami i powiedział wam tę historię, że ty też możesz, jeżeli masz jakiekolwiek nałogi, przyjść do nas, pomodlimy się o to, o ciebie. O mnie też się modlili i wszystko przeszło. Jezus zerwał moje kajdany z moich rąk. Ja dzisiaj jestem wolny. Dzisiaj jestem wolny i moje życie jest cudowne. I chcę wam to mówić i będę wam to mówić. Dzisiaj, jutro i zawsze. Bo Jezus jest mój Król. Dzień.